Czy to już koniec Musical.ly? Aplikacja została usunięta ze sklepu Google Play oraz App Store, ale czy to oznacza, że już nigdy więcej nie zobaczymy tych wkurzających reklam? Aby się tego dowiedzieć, oglądaj dzisiejszy odcinek programu Tech Alert. Na początek zasubskrybuj kanał Technostrefa i pamiętaj także o kliknięciu w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zostaw także łapkę w górę, jeżeli materiał Ci się spodoba. No i stało się, wzbudzający wiele kontrowersji ze względu na uciążliwe reklamy, a zarazem powodujący zainteresowanie, szczególnie wśród młodych osób, chiński serwis Musical.ly przestał istnieć samodzielnie. Firma ByteDance Technology zdecydowała się na likwidację tej marki dopiero teraz, choć tak naprawdę prawa do niej wykupiła już w 2017 roku. Od teraz Musical.ly jest częścią innej aplikacji o nazwie TikTok. Co ciekawe, w czerwcu tego roku liczba aktywnych użytkowników Musical.ly wyniosła aż 100 milionów, z czego w Polsce było ich ponad 618 tysięcy. Dla porównania, z TikTok korzysta około 500 milionów osób na całym świecie, czyli 5 razy więcej. Jeżeli zastanawiacie się, ile było warte Musical.ly, to jest to naprawdę niezła sumka, opiewająca na miliard dolarów. Ciekawostką jest to, że obie aplikacje powstały w Chinach. Musical.ly w 2014 roku, a TikTok w 2016. Dotychczas ta pierwsza składła serca nastolatków w Ameryce oraz w Europie, natomiast druga jest najpopularniejsza w krajach azjatyckich. Decyzja spółki o likwidacji Musical.ly została podjęta przede wszystkim ze względu na mało różnorodne treści dostępne na platformie. Zwyczajnie stwierdzili, że forma krótkich sketchów z muzyką i własnym wideo nie jest szczytem ambicji i chcą wprowadzić coś znacznie lepszego. Ale dlaczego zmieniono nazwę tak rozpoznawalnej aplikacji? Prawdopodobnie chodziło właśnie o kojarzenie się Musical.ly wyłącznie z muzyką, a aplikacja TikTok w swoich założeniach nie będzie ograniczać się wyłącznie do tego formatu. Tym sposobem właściciele postanowili zintegrować obie aplikacje w jedną platformę społecznościową, w której to użytkownicy dostaną dostęp także do treści twórców zarówno z Musical.ly, jak i TikTok. Tym samym użytkownicy tej pierwszej zyskają sporo nowych funkcjonalności. A co Wy sądzicie na temat fuzji Musical.ly oraz TikTok? Czy korzystacie z tej aplikacji? Koniecznie dajcie znać w komentarzu poniżej oraz zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Technostrefa po więcej ciekawych filmów. Tymczasem trzymajcie się, mówił do Was Alo, pa pa!